nie ma, czyli nie ma co jeść. Musimy zwrócić pieniądze, ale trzeba to zrobić naprawdę sprytnie. Taksi! Nie mogliśmy ich spakować do walizki? Znalazłem tylko to. Poza tym porządnej walizki bym nie oddał. Richard, idź już! Zaczekaj. Powodzenia. Zachowujmy się przyzwoicie. To znaczy, jasne, te 2 miliony załatwiłyby sprawę kredytu na dom, nasze długi i mogłabyś przejść na wcześniejszą emeryturę, ale... Zatrzymać go! Wracaj! Wracaj! Zatrzymać go! Dzień dobry, panie Waterson. Dzień dobry. Znaczy, dzień dobry. Chętnie bym sobie z panem pogadał, ale rozwiązujemy zagadkę kradzieży. O tak, coś o tym słyszałem. A może to był przypadek? Przypadkowy napad na bank? Za to grozi nawet dłuższa kara więzienia niż za zwykły napad na bank. Hej, Earl, ile się dostaje za przypadek? Najmniej dożywocie. A to na mój gust i tak za mało. Tak. No to 2 dożywocia. A co pana do nas sprowadza? Trzeba zmienić plan. Przepraszam, nie chciałbym przeszkadzać, ale zapomniał pan tego czegoś. Okej. Życzę miłego chodzenia. Dobra, plan jest taki. Zrobimy skok. Ale na wspak. To zwyczajny dzień w banku, tyle że kurier przywozi tajemniczą przesyłkę. Dostarcza ją nic nie podejrzewającemu Larremu, który poświadcza odbiór i czyta instrukcję, żeby nie otwierać paczki aż do gwiazdki. Larry oczywiście będzie chciał zabezpieczyć paczkę. A gdzie jest najbezpieczniej? W bankowym sejfie. Wieczorem, kiedy wszyscy pójdą do domów, wkroczę do akcji. Dostanę się do skrytek bankowych, uważając, by nie uruchomić niezwykle zaawansowanego systemu alarmowego. Wystarczy już tylko odłożyć pieniądze, więc odkładam pieniądze. Naprawdę? Odkładam pieniądze na nasze konto! Kupujemy bilety w jedną stronę na Martynikę i spędzamy tam resztę naszego życia, pławiąc się w luksusie! Mogłam to przewidzieć. O, ja mam pomysł! Jest sam środek nocy. Mam przy sobie gotówkę. Podchodzę do bankomatu, ale zamiast wziąć z niego pieniądze, wepchnę je do środka. Nie tak szybko, kowboju! Obserwuję cię uważnie, jak miętosisz te zielone papierki od jakichś 3 dni. Za to jest bilecik pierwszej klasy do gołębnika, kapiści? Gołębnik? Kowboju? Kapiści? No co, policjanci tak mówią? Nikt tak nie mówi, ani w tej, ani w jakiejkolwiek innej branży. Kapiści? Okej, zróbmy tak. Oddamy te pieniądze od środka. Bo wiecie, każdego roku bank przyjmuje jednego stażystę. Pouczę się ekonomii do egzaminu i zdam z wyróżnieniem. Będę pracować w weekendy i wezmę każdą możliwą nadgodzinę. Przejdę drogę od stażysty asystenta, od asystenta do kierownika, od kierownika do kierownika regionalnego. Wtedy każdego dnia będę mogła wpłacać $1 na główne konto bankowe jako zintegrowaną opłatę transakcyjną. I tak zwrócę te pieniądze. $1 na dzień to praktycznie nie do wykrycia. Zaraz, chcesz oddawać te 2 miliony po dolarze dziennie? Będziesz tam pracować przez jakieś... 2 miliony dni? No tak. Nie, czekajcie, już wiem. Zanim policja mnie złapie, zakopię pieniądze tam, gdzie nikt ich nie znajdzie. Ja będę wiedział, gdzie są, bo zostawię sobie małą wskazówkę. Kiedy mnie aresztują, to skażą na 20 lat w więzieniu stanowym. Tyle, że ja mam plan. Zrobię podkop, żeby się wydostać. Niestety w stołówce będą tylko plastikowe widelce. 20 lat będę kopał, ale się uwolnię. Pieniądze tutaj. Wtedy wystarczy już tylko odkopać pieniądze. Co jest? Hej, co to ma być? O, Richard, kochanie, miło cię znów widzieć. Wydaliście wszystkie pieniądze? Byłoby nierozsądne ich nie wydać. Tak, papo, nie warto było ich lokować. Zaraz, skąd wiedzieliście, gdzie je ukryłem? Oglądaliśmy twoją wizję. Hej, no co, to nieuczciwe. To ty okradłeś bank. Darwin, a ty masz jakiś pomysł? Darwin! Załatwione! Wrzuciłem te pieniądze do banku i po sprawie! Musicie teraz opuścić teren. Znaleźliśmy w banku podejrzany pakunek, ale spokojnie, zniszczymy go w kontrolowanym wybuchu. Próbowali.